6 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się bieg Tropem Wilczym. Wydarzenie zorganizowano tu po raz czwarty. Bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie zaangażowanie, bo to, co panowie i jednostki, które reprezentujecie, czyniliście, to było ponad miarę. Możecie, że tak powiem, zamknąć się w koszarach, możecie się szkolić w jednostkach straży czy w komendach, a jednak obecność i też aktywny udział, bo nie tylko chodzi o sprawę wsparcia organizacyjnego, ale to, co jest, myślę, że też ważne, dbanie o własną tężyznę fizyczną, jest czymś, wydaje mi się, cennym i ważnym, i za to również chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Organizacja biegu to bez wątpienia duże wyzwanie logistyczne, wymagające dobrej współpracy służb i instytucji. Nasza praca skupia się na zabezpieczeniu takim logistycznym tego przedsięwzięcia, celem zapewnienia odpowiednich warunków przebrania się, organizacji pracy sekretariatu, zapewnienia niezbędnego zabezpieczenia w prąd elektryczny. Przede wszystkim my takie rzeczy organizujemy na bazie dostępnych u nas namiotów, agregatów prądotwórczych, no i również naszej bazy transportowej. W czwartej edycji biegu w Ostrowcu Świętokrzyskim wystartowało ponad 250 osób. Trasa biegu została wytyczona w kompleksie leśnym Zwierzyniec. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski wspiera imprezę od pierwszej edycji, podobnie jak wojsko. To są niezwykłe postacie, bohaterowie. Jak tylko ktoś wczyta się w historię żołnierzy wyklętych, będzie wiedział, że gdyby nie ich postawa, zaangażowanie, poświęcenie, najwyższe poświęcenie, czyli śmierć, nie byłoby nas tutaj, nie żylibyśmy w wolnej Polsce, więc dla nas, żołnierzy noszących mundury Wojska Polskiego, to coś naprawdę nobilitującego, móc uczestniczyć w takich wydarzeniach. W 2022 roku bieg Tropem Wilczym odbył się w kraju już po raz 10. I tak jak w latach poprzednich, na starcie stanęło kilkadziesiąt tysięcy osób. Z roku na rok projekt gromadzi coraz więcej osób, które interesują się historią żołnierzy wyklętych. Jest to jedno z największych przedsięwzięć sportowo-edukacyjnych w kraju i na świecie. W 2020 roku impreza zgromadziła 75 tysięcy biegaczy w 170 lokalizacjach. W pandemicznym roku 2021 pobiegło 66 tysięcy osób w 290 lokalizacjach, w tym 14 zagranicznych miastach.